Cześć, z tej strony Jacek dla Poker Strategy. Dzisiaj zajmę się kolejną częścią serii filmów Adaptacja do limitów. Tym razem postaram się pokazać, jakie są typowe cechy limitu NL100, jak można wykorzystywać panujące tutaj trendy i na jakie rzeczy należy zwracać uwagę. Po pierwsze, NL100 jest chyba pierwszym limitem, gdzie można spotkać regularsów utrzymujących się z pokera. Część tych graczy spędza przy stołach 7-8 godzin, potrafi być agresywna i prowadzić profitową grę. Ich umiejętność czytania zakresów oraz wyłapywania readów jest znacznie wyższa niż graczy z NL50 i niższych limitów. Na szczęście dla nas tego rodzaju przeciwników jest o wiele mniej niż graczy z bardziej atrakcyjnej dla nas kategorii. Mnóstwo słabych graczy kieruje się na NL100 z kilku powodów. Sporo przypadkowych graczy online wpłaca na pokera okrągłe kwoty w postaci 100, 200 czy 300 dolarów. NL100 jest limitem, gdzie mogą idealnie podzielić cały swój bankroll między stoły i cieszyć się beztroską gamblerką. NL100 jest także pierwszym limitem, gdzie blindy liczone są w dolarach. NL50 to wciąż dla nich gra na centy, która może uwłaczać ich godności i być postrzegana jako zabawa dla biedaków i amatorów. Naszym głównym celem jest gra przeciwko limpującym fiszom. Izolując takiego gracza mamy przewagę skilla pozycji. Jeśli widzimy gracza z VPIP powyżej 70 grającego fit or fold, to możemy go podbijać bardzo szeroko, ponieważ będziemy wygrywać bardzo często małe pule, kiedy ta nic nie trafi. A w przypadku trafienia wartościowej ręki jak top pair top kicker wyciągniemy value na wszystkich trzech streetach. Gracze na blindach robią się agresywniejsi i znacznie częściej kradną. Nie można dać się stłamsić i trzeba zacząć się bronić 3-betami. Mając przewagę pozycji i 3-bet przeciwko sobie, należy się zastanowić przeciwko jakiemu range'owi jesteśmy, czy mamy edge nad przeciwnikiem i czy warto pozostać w rozdaniu. Na blindboard przeciwko dobrym graczom warto porzucić tabelkowe i schematyczne rozwiązania. Teraz przejdziemy do pliku wideo, w którym omówione tutaj zagadnienia sprawdzimy w praktyce. Zdążyłem się już tutaj usadowić na czterech stołach. Jak widzicie, mamy tutaj przeciwników, na jakich tutaj liczymy. Na stole numer 1 40 13, 40 20. Tak więc zapowiada się, że będziemy mieli tych słabych przeciwników, o którym mówiłem we wstępie, do ogrywania. Tutaj na stole numer 2 wydaje mi się, że mam tutaj bardzo tajtowatych graczy, dlatego otwieram król 10 off. Z MP3 to nie jeszcze nie jest takie moje standardowe otwarcie, z cutoffa to bez zastanowienia. Na wyższych limitach, jeśli mam mocnych przeciwników i nie mam na nich pozycji, to często oni tutaj będą freebetować, dlatego też różnie z tym bywa, jeśli chodzi o otwieranie ze średnich pozycji tego typu rąk jak król 10. Król walc spasowałem, podbicie było z under the gun od dosyć tajtowatego gracza, 12-11. On tutaj musi być regiem i siedzi już jakiś czas. Mam na niego 1400 rąk. Jak widzicie, tych słabych graczy, niepełnych staków, o bardzo takich orientalnych statystykach jest tutaj całkiem sporo. Na moje oko więcej niż na NL50. I to sprawia, że nawet ci mocniejsi regularsi nie stanowią tak dużego problemu, ponieważ zarówno oni, jak i my koncentrują się na tych najsłabszych graczach i jeśli stolik jakiś już zaczyna być zbyt twardy i uciekają ci najsłabsi gracze, to zazwyczaj warto wtedy z niego wyjść i poszukać gry na następnym stoliku. Tutaj jest ich tak dużo, co chwilę formują się nowe i warto zaczynać w tych nowych stolikach, które nie są pełne i nie trwają, tylko na przykład jest na nich 5-6 graczy i zaczyna się dopełniać. Często jest tak, że ci najsłabsi gracze lądują właśnie na tych stołach, ponieważ u siebie w przeglądarce stołów mają tak poustawiane te wszystkie rzeczy związane z lobby, że te stoliki pojawiają się jako pierwsze. Na przykład mają włączone